marce świry, witam was, samozwańczy król RTR-ów, czyli kto? Czyli ja, czyli co? Czyli tradycyjnie baszniem koksa. A o czym dzisiaj pobaszujemy koksa? Moi drodzy, dzisiaj pobaszujemy koksa po taniości. Chcecie wiedzieć więcej? No to zapraszam dalej. Okej, moi mili, przerywnik przeleciał, także nie zapomnijcie dać tych YouTube'owych pierdółek, czyli co? Łapka, sub i dzwoneczek Zygmunta. Albo w innej kolejności, może być dzwoneczek, łapki, sub, jak chcecie. Dobra, powiedziałem, że dzisiaj polecimy po taniości, bo nie samymi drogimi modelami świat RC żyje, tak? Także dzisiaj będzie unboxing, czego już wam pokazuję. Fiu, fiu! Feju! Wersji 003, to jest wersja najtańsza tego modelu, no górnolotnie, bardziej zabawki, od firmy Mulinek, naszego kolegi ze świata RC. Na dole znajdziecie link do jego strony, możecie zobaczyć, czym się zajmuje, a zajmuje się bardzo fajnymi rzeczami dla małych dzieci, ale sprawdźcie sobie. Także mówię, to jest od niego, bo musicie wiedzieć, że jak ten model będzie po unboxingach, pojeździ w kilku filmach, to będzie również do wygrania, do zgarnięcia. Także pamiętajcie, obserwujcie, a będziecie wiedzieli, kiedy będzie na niego konkursik. Poza tym jeszcze jedna rzecz. Serdecznie was zapraszam na moją grupę na Facebooku RC Świry. Tam siedzą same świry ze świata RC. Służą pomocą, jak się tylko da. No dobra, posłuchajcie. Dzisiaj będzie w unboxingu to. Ten model u my friendów kosztuje około, powiedzmy, 250, może niecałe 250 zł. Jest to tak zwany model z tych, jak to, trialówek, przeprawówek, znaczy model. No mówię górnolotne to trochę, bo to bardziej zabawka w wersji najtańszej, bo z niego występuje kilka wersji. Może być wersja właśnie z kamerką, może być wersja na gąsienicach, może być wersja z serwem, tak, bo tutaj jest taki silniczek. No i co? No to chyba czas, aby przejść do unboxingu. Najpierw pokażę pudełko, potem zawartość, a potem lekkie podsumowanie. No to co? W tą lecimy? Nie, w tą polecimy. No to lecimy. No dobra, w którą stronę tam polecieliśmy i dolecieliśmy do pudełka. Zobaczymy, co jest na pudełku. A więc mówię, mamy tutaj w środku tego właśnie FU, tą wersję w tej kolorystyce z taką karoserem, ale bez kamerki. Oczywiście od firmy Mulinek. Co nam tutaj piszą nasi drodzy przyjaciele zza wielkiego muru? Może to jeździ do przodu, do tyłu, w lewo, w prawo i skręca i tam Wi-Fi. Wi-Fi, no Wi-Fi control. Zobaczymy, czy jest jakiś Wi-Fi. Ale tak, mamy, że oczywiście do modelu dodają 4 WD, tak? Jak to mówię, dobrze, dobrze, czyli 4 WD napęd. Silny silnik. Nie wiem, okaże się później. Baterie dodają. Standard 2,4 GHz, aparatura, skala 1 do 16, tu piszą, że jest kamera, no nie, w tej wersji nie ma kamery. Tu nam pokazują z boku, co nam ładnie pokazują z boku, pudełko, pokazują nam model od tyłu. Mówię, pudełko jest wspólne dla wielu wersji, tu mam tą właśnie wersję taką na gąsienicach, jest droższa, nie pamiętam o ile, ale to można sprawdzić. To jest pokazany właśnie też przekrój tego samochodu, tej wersji. Z tej strony co nam pokazują? Pokazują aparaturę, tak, prosto w tył, przód, tył, lewo, prawo. I jeszcze co nam na spodzie? Od góry to widzicie, od góry zbytnio żadnych informacji nie mam, jest, nie ma, jest rączka, jest uchwyt. A z dołu nam pokazują właśnie, tu się wkłada baterię. Całkiem fajne rozwiązanie. To nam pokazują model od spodu. Jakieś ostrzeżenia i tu mamy po prostu zaznaczoną, którą wersję my mamy. My mamy wersję tą, w kolorze takim bardziej wojskowym, jak to mówię. Widzisz, jeszcze jest taki kolor i takie wersje. No dobra, pudełko przelepiliśmy, to czas przejść do zawartości. Ok, moi mili, to przechodzimy do zawartości pudełka. Przede wszystkim od czego zaczynamy? Zaczynamy od instrukcji. Instrukcja jest, jaka jest, taka jest, bardzo uboga. Ale warto tą instrukcję sobie pomimo wszystko przejrzeć, zobaczyć, jak to się podłącza, co się robi. No mówię, no uboga jest ta instrukcja, nie ma tu za dużo pokazane, no ale coś jest. Dostajemy komplet jakichś naklejek, które możemy sobie wykleić na model. Widzimy, że to jest Land Rover, tak? Mamy tu naklejki Land Rovera. Następnie co? Następnie
ładowarka. Standardowa ładowarka, jaka teraz się spotyka, czyli złącze USB plus z drugiej strony złącze baterii, która jest dołączona do modelu. Teraz tak mówię, standardowe są właśnie ładowarki na USB, co uważam jest dosyć wygodne, bo wszędzie można to podłączyć i nie jest za duża, jak w przypadku kiedyś ładowarek, kiedy były typowe sieciowe, wiadomo, cała końcówka, którą podłączało się do gniazdka, była dosyć duża. Co tu następnie mamy? Taką torebeczkę, mamy śrubokręt taki mały krzyżakowy plus imbus, pewnie tym będziemy mogli porozkręcać co nieco w modelu. Jest takie coś plastikowe, ja się zastanawiałem na początku, do czego to służy. To jest po prostu imitacja antenki, którą wkładamy w to miejsce. No i teraz sama aparatura. Plastik to taki, powiem wam szczerze, no nic specjalnego, no. Nie jest jakiś taki super miły w dotyku, ale jest. Tu mamy spust, tak, gazu, gaz, hamulec, pokrętło. Sterowania, powiem wam, chodzi tak trochę ciężko, ale dobrze, przynajmniej gąbką jest wyłożone. Uważam, że jak są wyłożone gąbką te kółeczka, to są całkiem przyjemniejsze, powiedzmy, w dotyku i lepiej się steruje samym modelem. Za dużo przycisków nie mamy, mamy tylko przycisk włączania modelu. Pozostałe, widzicie, tutaj są miejsca na jakieś, powiedzmy, trymery, ale to nie ten model, pewnie może przy droższej wersji jest. I ta aparatura chodzi na 3 paluszki. A propos tych paluszków, tych akumulatorków, co widzicie, ja je kupiłem w 2008 roku, jak kupowałem mojego Sava spalinowego 4,6. Do tej pory śmigałem te akumulatorki, nie to, że jakoś intensywnie było używane, ale chodzą. Bo akumulatorki od Sania, nie wiem, czy nadal je robią. Dobra, no to przeleciliśmy zawartość pudełka, to teraz idźmy do głównego bohatera. A oto nasz główny bohater dzisiejszego odcinka, czyli Feju 003. Oczywiście od kogo? Od Mulinka. Pamiętajcie, ten model będzie potem do wygrania, zgarnięcia po filmach. I od czego zaczniemy? Posłuchajcie, ten model po wyjęciu sprawia naprawdę bardzo ładne wrażenie. To wrażenie jest o wiele lepsze niż w przypadku plastiku od aparatury. Buda karoseria jest naprawdę ładnie zrobiona. Jest to solidny, taki twardy plastik. To są te twarde karoserie. Solidnie to wygląda, ładnie, jest przyjemny w dotyku, robi naprawdę bardzo ładne wrażenie. Teraz co? Tutaj, czekajcie, muszę to otworzyć, tutaj jak wam pokazywałem na pudełku, tu się mieści bateria, czyli bardzo fajne miejsce na baterię. Światełka się w nim palą, co wam potem zademonstruję. Poczekajcie, może teraz zademonstruję, bo ta wersja ma po prostu zapalane. A, nie jest podłączona bateria. Dobra, to nie będę teraz tego demonstrował, ale musicie mi wierzyć, światełka się w tym modelu palą. To na pewno robi wrażenie, szczególnie na dzieciach. Mówię, karoseria rzeczywiście fajna, porządna. Mamy lusterka ruchome, składane. Szkoda, że w tym modelu nie otwierają się jeszcze drzwi. Naprawdę by było to dopełnienie tej całej karoserii, która robi bardzo fajne wrażenie. Tym bardziej jeszcze jakby tył się otwierał, ale się nie otwiera. Co my dalej tutaj widzimy? Posłuchajcie, tutaj jest wejście właśnie na kamerę i jej zasilanie. I z tego co patrzyłem, może tu dojrzycie to czy coś, ta wersja ma tam jakąś płytkę, to jest podłączone, także jak sobie dokupimy kamerę, to prawdopodobnie będzie ta kamera współpracowała i będzie ładowana przez baterię. Następnie kółka. Posłuchajcie, kółka to takie, no guma taka wydaje się dosyć miękka i po pierwsze nie są sklejone te opony z felgami. Nie wiem, czy powinny być sklejone, czy nie. Przypuszczam, że przy tym modelu to nie gra zbytnie różnicy, czy to będzie sklejone, czy nie jest sklejone. Nie jest, powiedzmy, no mówię, to jest bardziej, wydaje mi się, zabawka niż model, chociaż może troszkę aspiracje do modelu ma. Powiem wam jeszcze jedną rzecz. Ja się oglądam trochę filmów o tych Feju na YouTubie. I wiem, że ludzie naprawdę nawet z tymi najtańszymi wersjami potrafią robić cuda, przerabiać go, tak jak ludzie lubią, przerabiać na maksy, dokładać serwa, inne rzeczy i naprawdę wychodzi im fajna robota z tego. No dobra, górę mamy, jak to się mówi, już obleciliśmy, przyleciliśmy, o widzicie, tu jeszcze te uchwyty na haki nawet są ruchome, o, tego nawet nie zauważyłem. Przejdziemy do spodu, czyli do podwozia. No i powiem wam, że jak góra robi fajne wrażenie, no to podwozie już takiego fajnego nie robi. Tutaj te wszystkie wały to jest plastik taki,
No plastik, no nic za specjalnego. Te mosty, czy to jak się zwało wszystko, to też jest plastik. Nie wiem jak te przekładnie. Też zapewne są plastikowe. Widziałem gdzieś części opcjonalne do tego. To chyba właśnie można go kupić. Tu właśnie te metalowe dyferencjały, te wały. Można dokupić. Tutaj ta cała rama, to do tej pory się zastanawiam, czy to jest metal, czy plastik. Chociaż to jest takie chłodniejsze w dotyku, to przypuszczam, że to jakiś aluminium bardziej będzie, albo coś, albo jakiś cienki metal, bo chyba to plastik jednak nie jest. Chociaż może to plastik. Nie wiem, nie powiem wam. Naprawdę ciężko to tak po wyglądzie i dotyku określić. Bo jest pokryte tą, co jeszcze, tą taką czarną, powiedzmy, warstwą. Więc może być to plastik, ale... Dobra, nie będę wnikł. Także mówię, podwozie robi mniej pozytywne wrażenie niż góra. No i co? Posłuchajcie, tutaj skręt jest na zasadzie takiego silniczka, który tu przekazuje ten skręt. Nie jest to szczęśliwe rozwiązanie, nie jest to dobre rozwiązanie, ale jest co jest. Jest to właściwie skręt tylko zero-jedynkowy w przypadku tego modelu, czyli na pewno nie jest proporcjonalny. Tutaj mamy dodatkową regulację tego silniczka. No mówię, to jest typowe rozwiązanie jak w zabawkach, tak? Tu niestety, żeby zdjąć to wszystko, żeby dostać się do elektroniki, cokolwiek tam zobaczyć, no to trzeba by było go porozkręcać, więc nie rozkręcimy go teraz. Ale tam z tego co widziałem, widzicie, tam się jakieś płytka mieści, podłącza się jakieś kabelki. Wodoodporny to on chyba nie jest, nawet na pudełku nie było napisane. To było napisane, jeszcze spojrzę na pudełku, czy jest wodoodporny. Nie, nigdzie tutaj nasze my friendy drogie nie piszą, że to jest wodoodporne, więc zapewne nie jest to wodoodporne, więc jeżeli będziecie mieli taką, powiedzmy, no, zabawkę z lekkimi aspiracjami do modeli, to unikajcie jazdy po wodzie, szczególnie po głębokiej wodzie. Dobra, wszystko powiedziałem o tym modelu. Także mówię, buda naprawdę jest ładna, porządna, solidna. Spód już trochę nie, a jeszcze spód, amortyzatory. Widzicie, amortyzatory to są takie jakieś zwykłe, plastikowe, dziwnie montowane. Sprężynki też w środku na pewno nie są olejowe, więc jak nie są olejowe, to mamy co? Piłeczkę ping-pongową. Okej, dobra. Generalnie unboxing zrobiony, to przejdziemy do małego podsumowania. Czyli tradycyjnie lecimy dalej. Okej, moi drodzy, to czas na małe podsumowanie unboxingu tego Fiuvio, jak go nazywam. Powiem tak, ciężko mi trochę robi się ten unboxing i opisuję ten model, bo ja praktycznie z trailerówkami, przeprawówkami nie mam do czynienia, więc czuję się taką dziewicą w tym temacie, opowiadając o czymś, co jeszcze w dodatku nie jest modelem, a raczej zabawką, z aspiracjami jakimiś lekkimi do modelu. Więc no, mam ciężki temat dzisiaj. Jak coś, to możecie mi w komentarzach pisać jakieś tam swoje spostrzeżenia, poprawiać mnie w czymś. No ja też się przecież uczę, wszystkiego nie muszę wiedzieć, tak jak każdy z nas, więc mile widziane wszelkie wasze sugestie. Podsumowując, karoseria bardzo ładna, solidna, ślicznie to wygląda, na pewno będzie się, jak dziecko to dostanie, będzie mu się mega podobało, dodatkowo ma tak światełka, które się świecą tak po włączeniu aparatury i załączeniu, fajna rzecz, spód no już trochę gorzej, wykonanie takie już bardziej zabawkowo-plastikowe. Na pewno wada to ten skręt. Można sobie kupić droższą wersję z serwem, bo jest taka, nie wiem ile ona droższa była, ale chyba z kilkadziesiąt złotych była, z 50 złotych droższa już na pewno z tym serwem. No cóż, no taka typowa, uważam, że to jest typowa zabawka dla dziecka. Tak, żeby sobie pojeździł po domu, gdzieś tam na dworze, po trawniku. Zresztą mówię, porobię jakieś testy, pojeżdżę tym. Sam jestem ciekaw, jak to jeździ, wezmę na tor, a co niech na to, że też się przejedzie po jakichś trawkach, górkach pojeździmy, po jakichś piaskownicach i zobaczymy, jak to się sprawuje. No i co? Ciężki temat dzisiaj miałem do unboxingu, ale pomimo wszystko mam nadzieję, że wam się jakoś podobało. Jak wam się podobało, to pamiętajcie, nie zapomnijcie dać tej łapki, suba i dzwoneczka. Przy okazji was jeszcze raz zapraszam na moją grupę na Facebooku RC Świry. Tam siedzi pełno RC Świrów, fajnych RC Świrów, wesołych. Zawsze wam we wszystkim pomogą. Możecie też pisać jakieś swoje spostrzeżenia, sugestie, filmy, wrzucać wszystko. Byleby było wesoło w świecie naszym RC. To co? Na dzisiaj wszystko.
tradycyjnie super miłego, udanego dnia i musi być sayonara, robaczki! Hey.